Dzień dobry, nazywam się Marcin Kruk i reprezentuję Koło Naukowe Żywieniowców. Chciałbym Państwu przedstawić pracę na temat porównania jakości piw potencjalnie probiotycznych wyprodukowanych z udziałem bakterii kwasu mlekowego oraz kwasu octowego. Cel pracy to było porównanie jakości piw typu Sour Ale z wykorzystaniem stworzonych z udziałem właśnie bakterii fermentacji mlekowej i kwasu octowego. Zakres pracy natomiast obejmował opracowanie składu i warunków fermentacji, w warunkach laboratoryjnych oczywiście, piw typu kwaśnego oraz ocenę ich jakości mikrobiologicznej, fizykochemicznej, sensorycznej, a także analizę statystyczną uzyskanych wyników. Tak jak wspomniałem, materiałem do pracy były dwa rodzaje piw. Jedno piwo zostało wytworzone z udziałem bakterii kwasu octowego, w skrócie AAB, a drugie z bakteriami fermentacji mlekowej, w skrócie LAB. Dane, czyli materiały dokładnie, z których składały się te dwa produkty, zostały przedstawione na prezentowanym posterze. Metodyka pracy obejmowała analizę zawartości alkoholu w tych piwach metodą refraktometryczną, analizę mikrobiologiczną metodą płytkową na odpowiednich podżywkach selektywnych i metodę potencjometryczną, czyli analizę wartości pH, a także analizę sensoryczną metodą ilościowej metody opisowej oraz obliczono również średnią arytmetyczną, przeprowadzono podstawowe analizy opisowe statystyczne, a dodatkowo wykonano wieloczynnikową analizę wariancji i analizę głównych składowych, czyli PCA. Przechodząc do wyników pracy, stworzono na początku bazę piwną, których RPH zostało przedstawione w tym oto miejscu na prezentowanym posterze. Następnie ukazano pH soku wiśniowego, a następnie inokulum, które zostało wprowadzone w sok wiśniowy, a następnie przefermentowane, a właściwie poddane dojrzewaniu już w butelkach piwo, które zmieniło po tym procesie swoje pH. Na zdjęciach ukazano poszczególne procesy technologiczne, poszczególne etapy. Tutaj widać fermentację brzeczki piwnej, następnie widać sok wiśniowy z inokulum oraz już zabutelkowany, gotowy produkt. Przechodząc dalej do wyników, czyli do jakości mikrobiologicznej uzyskanej już po refermentacji w butelkach, czyli w gotowym produkcie, stwierdzić można, że była ona bardzo dobra. A liczba bakterii, zarówno kwasu octowego, jak i fermentacji mlekowej, była na poziomie około 7,5 logarytm jednostek tworzących kolonię na mililitr. Jest to wynik, który spełnia oczekiwania ONZ, ONZ, a w szczególności FAO i WHO względem produktów probiotycznych i jest on jak najbardziej pozytywny. Jakość sensoryczna opracowanych produktów również była na wysokim poziomie. Jakość ogólna, czyli suma wszystkich wyróżników użytych do analizy składu, analizy jakości była na poziomie około 6,5, co stanowi o wysokiej jakości sensorycznej tego produktu. Co ważne, pomiędzy tymi dwoma produktami nie wykazano istotnych różnic statystycznych. Przeprowadzono również analizę głównych składowych na podstawie wyników analizy sensorycznej i na podstawie tych danych dowiedziano się, że produkty te reprezentują cztery główne składowe stanowiące około 80% wszystkich cech sensorycznych produktu. A na podstawie macierzy korelacji, czyli
tego, jak bardzo zbliżone były do siebie te wyniki, dowiedzieliśmy się, że najbardziej negatywnie wpływającymi cechami sensorycznymi na jakość produktu był to smak i zapach inny, smak i zapach octowy oraz smak i zapach cierpki. Pozostałe wyróżniki sensoryczne, które były sprawdzane, oceniane, albo miały pozytywny wpływ, albo korelacja nie była silna. I przechodząc do stwierdzeń oraz wniosków. Porównywane produkty nie różniły się istotnie w aspekcie jakości sensorycznej, więc w większości cech nie występowały różnice istotne statystycznie. Większą liczbę bakterii probiotycznych zawierało piwo z udziałem bakterii Lactobacillus plantarum 29V. Mimo to potencjalnie probiotyczne bakterie Gluconobacter oxidans H32 występowały w opracowanych produktach w wysokiej liczbie i spełniały wcześniej wspomniane wymagania WHO. Uzyskane wartości pH świadczą o działalności aktywnej mikroflory w analizowanych produktach i syntezie wielu związków bioaktywnych. No i taki wniosek, że produkty wymagają dalszych badań w celu uzyskania lepszej jakości sensorycznej, a także danych na temat ich właściwości bioaktywnych oraz potencjalnych właściwości prozdrowotnych. Dziękuję bardzo.